Hej, witajcie drodzy widzowie, zapraszam Was na mecz o trzecie miejsce mundialu, bo tylko mogę Wam nagrać mecz o trzecie miejsce finału, bo niestety nie nagram. Ze względu na to, że nie mam Chorwacji właśnie w FIFA 18, a nie w FIFA 17 nie ma Chorwacji, to nie wybrałem czyli Chorwacji. Więc finału Wam nie nagram, ale o trzecie miejsce mogę Wam nagrać, bo mamy zespoł akurat, które walczą o trzecie miejsce w tegorocznym mundialu. Belgia kontra Anglia, zagram Belgią. Później Wam nagram jeszcze dzisiaj, zobaczymy. Nie, lata. Tak jest na tej. Nic już nie, 15 się jest. Dobra, nie ma co przedłużać, przechodzimy do spotkania. Halo, witam Państwa, Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku jest Jacek Laskowski. Wspólnie zapraszamy na spalnik reprezentacji. Może być ciekawie. Mam nadzieję, że praw autorskich nie dostanę. Zawodnicy grający w dzisiejszym meczu zdają się być bardzo podekscytowani możliwością sprawdzenia swoich umiejętności. Niewątpliwie już samo powołanie do kadry jest zaszczytem, którego nie każdy dostępuje, a przed nimi występ przed pełnymi kibiców trybunami. Strzela! Pięknie interweniuje. Dobrze się tu znalazł. Zdołał oddalić niebezpieczeństwo. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Nie było tam czysto i będzie rzut wolny. Rzutu z autu rozpoczną grę.
Ależ bramkarz przepięknie obronił. Tak, to interwencja na najwyższym światowym poziomie. Łatwością uwolnił się spod opieki. Dziewskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przyjmuje piłkę. No, błysnął teraz klasą. Rodzen. To nie był czysty ślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Zobaczymy, że tak będzie po czystości, ale... Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Kane. Dobra, piłka teraz do kolejki. Mertens. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Spójrzmy na to z innego kąta. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Romelu Lukaku. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Dobre zagranie do Aniego. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. Odegrał ponownie piłkę. Wspaniale, brawa teraz dla obrońcy. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Ali. Daje. Szybki się przedziera. Dobrze, Hazard. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. Ale on się teraz cieszy. Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Fantastyczna precyzja. Umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Romelu Lukaku. Ma z kim rozegrać tę akcję.
Proszę spróbować uderzenia na bramkę. Pewnie zastanawia się, jak mógł spróbować w tej sytuacji. No i przejęli w ostatniej chwili. No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do kartka. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i brak protestów ze strony ukaranego gracza. Perfidnie. Fantastycznie, bramkarz. Pewnie chwyta piłkę po tym strzale z wolnego. On właśnie strzelił, ale... Jesse Wingard. Mitchell. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. O, teraz to się nie da widzieć. Ustawiają piłkę w narożniku boiska. Będą dośrodkowywać rzut rożnego. Oddał strzał głową. No, bramkarz broni strzał głową. Gdyby nie on, piłka wylądowałaby w bramce. To było naprawdę znakomite uderzenie. Czy piłce kąpany? Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Jesse Wingard. Romelu Lukaku. Jest okazja do strzału. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. No i mamy kolejną bramkę. Ciężko będzie odrobić tę stratę. Jeśli chce się gorzej z wyniku, najpierw trzeba pomyśleć o zorganizowaniu obrony, żeby nie tracić kolejnych godzin. Spójrzmy na tego gola innego kąta. 4-0. Są dobrzy w ataku, a rywal słaby w obronie. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Ależ zakręcił teraz obrońcą. Trafia do bramki już drugi raz. Pięknie wycelował. Piłka padła tuż przy słupku. Bramkarz bez ramki. Spójrzmy na to innego kąta. Pięć do zera. To jest różnica dwóch klas. Katastrofalnie dzisiaj grają rywale. Jesse Wingard. Rosen. Kompany wykopuje piłkę jak najdalej od bramki. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Piękna bramka, piękna. Wiedziałem, że warto będzie komentować ten mecz. Teraz trzeba się skoncentrować i nie popełnić błędu. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Lukaku. Zespół traci piłkę. Kane. Dele Alli. Delph. Świetne wejście na skrzydle. Co to jest? Trika? To nie było.
Wygramy ten pojedynek 1-1. Może spróbować szczęścia. Piękna interwencja. Świetny odbiór. Może stąd strzela. Dobre, dalekie wybicie. Hazard. Stąd. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Słaba gra w obronie. Piłka praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Strzela! Ale wspaniale! Szkoda straconej okazji na ustrzelenie hat-tricka. Może jeszcze zdąży, w końcu to jeszcze nie koniec meczu, a wyraźnie ma ochotę powiększyć swój dorobek bramkowy. Przybiłce, kompany. Dostrzał! O, zastąpił bramkarza. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Złe podanie i strata w środku pola. A i teraz strata. Szansa na oddanie strzału. Nie ma gola. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Ależ wolej. Fatalne kubło, bo naprawdę w dobrym rozegraniu. Wielka szkoda. Atakie zmarnowane okazje lubią się mścić. Eden Hazard. Jesse Lingard. Z tego podaje on bramka. Lukaku. Walker. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Lukaku. Przechwycili przeciwnicy. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. No i mamy dobry, udany odbiór. Jesse Lingard. Ali. Mertens. Rosen. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Eden Hazard. Daleko wybijało. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Romelu Lukaku. Dobrze dograł. Wrzutka do Hazarda.
Dobra okazja do oddania strzału. Niebywale bramko strzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już 3 trafienia. Jest się z czego cieszyć. Trafił słupek, miał sporo szczęścia. Piłka odbiła się i wpadła do bramki. Mamy go. Całe szczęście, bo to była bardzo ładna bramka. Przecież piłka mogła być w pole i mówilibyśmy o straconej szansie. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Jest reakcja sędziego, poczekajmy, co wskaże. Ciekawie się to rozwija. Piękne trafienie, zniszczone nieco rozwiązanie. W tej chwili jest 6-1. Jedna z drużyn zupełnie nie myśli nawet w remisie. Szansa! Świetnie, trafia na gazę. Będzie strzelał! No i powstrzymał akcję. Fellaini. Jest szansa! Romelu Lukaku. Na to okazji do strzału. Niestety piłka ta ze słupek, a echo puszcza boisko. Przeczytał piłka, zmienia właściciela. Nie opinowałem go po prostu. Mitchell. Fellaini. Czasem się wpuść. Delf. Aldi. Romelu Lukaku. A trochę wolny. Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tą radość kibiców za trybuna. Ależ na nieprawdopodobny dwóch gry. Dopiero co wszedł na murawę, a już się wpisał na listę strzelców.
Późna tego gola z innego kąta. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Tę bramkę warto pokazać jeszcze raz. Obrońcy muszą przeanalizować sobie tę sytuację i wyciągnąć wnioski. Jesse Lingard. Kane. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Zdecydowanie na strzał. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Tą samą stronę, tą samą rzecz. Super. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? Spójrzmy na to z innego kąta. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Kane. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Po pierwszej połowie można powiedzieć, że mamy całkowitą dominację jednej reprezentacji. Masz absolutną rację. Nie mają litości dla przeciwnika. Hazard jest zmęczony. Myślę, że Maciej może go zastąpić. Ciekawe rozwiązanie. Kolejny napastnik, a przecież można było spodziewać się obrony wyniku. Najwyraźniej nie zamierzają spoczywać na ławach. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Lukaku. Szansa na oddanie strzału. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. A
się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Daję. Romelu Lukaku. Ali. Delf. Strata w środkowej strefie boiska. Harry Kane. Dobry odbiór na połowie rywala. Fellaini. On obchodzi dzisiaj urodziny. Delf. Batshuayi. Kessel. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Cóż się myśl o linii, byle dalej od własnej bramki. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Będzie zmiana zawodnika. Kane. Jesse Lingard. Piłka trafia do przeciwników. Fellaini. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Delf. Wyspa. Dobrze próbował, ale stracił. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Fellaini. Dobra okazja, a no niestety nie ma gola. A teraz przy piłce Kompan. Dobrze i przejął. Uderzenie w stronę bramki. Fellaini. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Fatalne podanie, no i strata. Delf. Carrasco.
poza linią boczną za moment wznowią z autu. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Przeciwnicy przejmują piłkę. Analiza przedmeczowa w żadnym razie nie przygotowała nas na to, co dzieje się obecnie na murach. I to absolutnie potwierdza znane Państwu powiedzenie, że w futbolu wszystko można. Nie zdążył za nim. Uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Ali. Delf. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Uderza do awangarza. Piłka nadal w grze. Lukaku. Zespół traci piłkę. Jesse Lingard. Rywal mocno na niego naciskał przy linii bocznej i piłka wyszła na aut. Trener decyduje się na zmianę. A teraz przy piłce Koman. Szkoda. Za szybko chciał wrócić do tego podania. Spalony. Przechwycili przeciwnicy. Stones. Delf. Udało mu się odebrać piłkę. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Ależ się teraz podpisał refleksem. Świetnie wyłapał. Patrzaj. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Przejęli w ostatniej chwili. No i mamy stratę piłki. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Baczwaj. Dobre przejęcie, brawo. Baczwaj. Delf. Łatwo, łatwo.
Załatwo oddaje tę piłkę. Romelu Lukaku. Tracą piłkę. Dele Alli teraz. Mamy gwizdek sędziego. Jaka będzie decyzja? No chyba pomału szykuje nam się zmiana. Piłka wyszła na aut bramkowy. Za chwilę grę wstąpi bramkarz. No, takie zagrania często kończą. Jest szansa na groźną akcję. Dobrze, wygrał po starcie. Świetny, samotny, długi wypad. No, udało mu się uwolnić spod opieki. A to miejsca na strzał. Raz, dwa, trzy, a trzy. Czy na tym obliczaniu się zakończy? Strzelę dzisiaj jak na zawołanie. Trzy bramki w dzisiejszym spotkaniu. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest dziś w formie, jest w gazie. Zobaczmy, co będzie dalej. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Błędek. Nie raz. Barki. Lukaku. Barki. Batshuayi. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Delf. Interesująco zapowiada się ta akcja. Fatalne podanie, no i strata. Fellaini. Ten łebek. Strzela! Już niewiele czasu zostało. Wciąż próbują powiększyć prowadzenie, ale teraz jednak trochę zabrakło. Oddaje strzał. Takimi strzałami go nie pokonają.